Siemanko, siemanko. Witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym nie musiał przebrnąć przez wszystkie opcje, jakie ta kamera oferuje. I wiem, że wiele osób, kupując taką kamerę, korzysta z tych predefiniowanych setów, które są już ustawione pod konkretne sytuacje, jakie można spotkać podczas nagrywania. Ale ja lubię mieć wszystko porównane. No jestem taką osobą, że jeżeli nie widzę czegoś konkretnie obok siebie, to nie mogę się zdecydować. I owszem, widziałem różne filmy na YouTubie, które porównują konkretne ustawienia, ale najbardziej motam się, jeżeli chodzi o sharpness i o kolor. Co wybrać? Jak widzicie, tutaj mam już swoje ustawienia porobione pod konkretne sytuacje, czy to slow-mo, czy to jazda motocyklem w dobrych warunkach, w złych warunkach, w słabych warunkach oświetleniowych, ale te ustawienia, które teraz Wam pokażę, to są ustawienia, których nie za bardzo rozumiem. A więc chodzi o kolor i o sharpness, czyli ostrość. Wszyscy podają, że jeżeli nagrywamy, to powinniśmy korzystać z sharpness low i color flat. Wtedy mamy największe spektrum działania, najbardziej możemy poprawić obraz. Ale nie wiem, czy w moim odczuciu jest to potrzebne i czy ja będę miał czas, żeby się z tym bawić. Dlatego w tym filmie pokażę Wam scenki zestawione obok siebie, nagrane, dwie różne we wszystkich możliwych kombinacjach i sami sobie porównacie, jak wygląda ta kwestia nagrania. Jak wygląda właśnie jakość obrazu i kolorystyka. Zobaczcie, tutaj macie ustawienia nagrywania, które było podczas właśnie tych scenek, a więc zapraszam Was do oglądania. Szybko Wam tylko zreferuję, że u góry macie podane, jaki jest wariant kolorystyczny, w tym wypadku flat, i jaka jest ostrość sharpness, w tym wypadku low. I po chwili macie przejście, jak widzicie, już na sharpness medium, a następnie po paru sekundach macie przejście na sharpness high. Teraz te trzy warianty koło siebie, czyli color flat i sharpness low, medium, high macie zestawione. A następnie będzie jeszcze troszkę przyzumowane. Jak widzicie, różnica pomiędzy low a medium jest kolosalna. Następnie przechodzimy do color natural, czyli ten drugi poziom. Jak widać, on już jest bardziej nasycony, i sharpness low. Teraz bierzemy sharpness medium. Już jest znacząca poprawa i mamy high. Ale tutaj wydaje mi się, że to już jest troszkę nienaturalne. Nie wiem, jak Wy to odbieracie. Ciekawe, jak YouTube to jeszcze skompresował. Tutaj mamy trzy nagrania obok siebie. Jak również przyzumowane. No i jak widać, najbardziej ta ostrość, ten sharpness cierpi w całym tym obrazku. Ale w postprodukcji oczywiście da się to potem naprawić. Następnie kolor vibrant, czyli taki najbardziej dosadny. I mamy vibrant i high, czyli takie najmocniejsze ustawienia, najbardziej wyżyłowane kamerki oraz trzy obrazki obok siebie. Jak widzimy, różnica jest. I teraz powiększenie. A teraz zobaczcie, kolor flat, natural i vibrant, i sharpness low, medium, high. Już nie chciałem robić 50 porównań, ale spójrzcie pomiędzy flat a medium, jaka jest różnica. I teraz wyzoomowane. Moim zdaniem na takie codzienne użytkowanie to właśnie te color natural i sharpness medium jest najbardziej odpowiednie. Nawet dla kogoś, kto zajmuje się jakimiś amatorskimi filmami, tak jak ja na YouTube'a. Tutaj mamy sharpness medium i obraz od razu zrobił się bardziej żyletowaty. No i high, różnica może nie jest tak duża, ale w szczegółach jest. Teraz trzy obrazki obok siebie. Spójrzcie na ten samochód w tle. Jaka kolosalna jest różnica pomiędzy ostrością obrazu. I przyzumowane. Teraz mamy kolor natural i sharpness low.
i przechodzimy na sharpness medium. I tak jak mówię, to jest chyba to, z czego ja będę korzystał. Co ciekawe, akurat jak nagrywałem, nie było wiatru, więc wyglądają to jak zdjęcia, statyczne obrazki, ale takie nie są. Porównanie trzech kolor natural i sharpness low, medium, high. Przyzumowanie. No i mamy już teraz kolor najbardziej nasycony. Powiem Wam, że ten tryb kolorystyczny można wybierać, jeżeli jest się gdzieś na jakichś wyjazdach. Jeżeli wiecie, że nic z tym wideo nie będziecie robili, a potrzebujecie takiego właśnie soczystego obrazu, żeby od razu go gdzieś wrzucić, komuś wysłać, to faktycznie ten kolor Vibrant jest naprawdę taki soczysty. Ale też daje najmniejsze możliwości do późniejszej postprodukcji. Tutaj jeszcze przyzumowane. No i połączenie Color Flat, Natural i Vibrant i Sharpness Low, Medium, High. Jak widzicie, no dla mnie drugi obrazek jest znowu ten dobry i myślę, że będzie najmniej obsługowy w tym wszystkim. Najłatwiej będzie na nim pracować. Ok, i to tyle, jeżeli chodzi o to porównanie. Zobaczcie, teraz mam takie trzy klipy. Właśnie wybrałem sobie z tej drugiej scenki i spróbujemy je teraz przerobić w kolorze, w sekcji color gradingu. Jak widzicie, tutaj rozpiętość tych kolorów jest bardzo duża, jeżeli chodzi o dwa poziomy, a flat jest najbardziej spłaszczony, przez co najwięcej można z tego obrazka wycisnąć. Pamiętajcie, że jeżeli coś wychodzi na dół albo do góry poza skalę, to nie odzyskamy już czy tego koloru, czy tego światła. Oczywiście to, co ja teraz robię, to jest tylko taka szybka zabawa. Tak jak mówię, nie jestem specjalistą od kolor korekcji, dlatego chcę Wam tylko pokazać, że da się coś z tym obrazkiem zrobić. Można mu nadać kolor, jak widzicie, zmniejszyć, zwiększyć, ale żeby ten obrazek był taki soczysty, to jak najbardziej da się to zrobić. Teraz zobaczcie, porównanie przed i po kolor korekcji. Jak widzicie, nasycenie kolorów jest ogromne. Teraz możecie zobaczyć, to są jeszcze te kolor natural i kolor vibrant przy sharpness medium i high. Jak widzicie, różnica między tymi obrazkami, spójrzcie teraz, jest po kolor korekcji i przed i pomiędzy vibrant, zobaczcie, jest różnica. Można naprawdę z tego obrazka dużo wycisnąć. Tutaj jeszcze faktycznie mógłbym dołożyć tylko kontrastu. Ale chodzi mi o sam fakt, że te obrazki naprawdę da się powyciągać i faktycznie dla twórców chyba najlepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli będzie nagrywane wszystko we flat i sharpness low. Wtedy da się coś wyciągnąć z tego obrazka, da się go zmodyfikować. Jeżeli na przykład będzie coś przepalone albo cienie będą za ciemne. No ale przy moim poziomie zaawansowania przy kolor korekcji to nie chciałbym ryzykować, że coś się popsuje, a myślę, że jeżeli chodzi o jakość nagrania właśnie w tym kolorze natural i ostrości medium, to jest w zupełności wystarczające, żeby można było coś z tym zrobić. Teraz macie tutaj już trzy obrazki jakoś tam po amatorsku dziabnięte, żeby tylko zobaczyć, jak wyglądają kolory. I to myślę na tyle. A więc podsumowując, jeżeli chcecie korzystać z profili kolorystycznych i profili ostrości, to tylko wtedy, kiedy wiecie, że będziecie na pewno przerabiać te wideo, ponieważ ono samo w sobie nie nadaje się do publikacji. Ten obraz jest naprawdę bardzo rozmyty, nieostry i bardzo płaski kolorystycznie. Jeżeli natomiast chcecie używać normalnie tej kamery, to takie ustawienie, jak teraz widzicie, medium i natural, powinno być w zupełności wystarczające. Vibrant jest tylko dla tych, którzy potrzebują cukierkowego obrazka. Dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy potrzebujecie czegoś jeszcze o tej kamerce. Trzymajcie się ciepło, szerokości na drodze. Na razie, cześć!